Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku niecodzienników pikselowych na serwerze Handela 7 Pikselowe Dzienniki. Co dzisiaj będziemy robić? Chcę zrobić bramę. To jest wyzwanie bardzo, bardzo, bardzo duże, ponieważ nie mam pojęcia, czy mi się w ogóle to uda. W każdym razie wiem, że potrzebuję 14 pistonów lepkich na dokładkę, lepkich tłoków i do tego 7 przekaźników. Nie wiem, jak to zrobić, ale myślę, że pomoże nam w tym Nei. I co to jest? Tłoki, tyły. Tłoki lepkie. Lepki tłok się robi także tłok i kulka szlamu. A tłok się robi żelazo, czerwony proszek, bruk i drewienko. Ok, żelazo, czerwony proszek, bruk i drewienko. Czerwony proszek będzie tu. Dobra, dawaj czerwony proszek. Żelazo będzie tu. Drewienka mamy tutaj i bruku mamy mało. Dobra. Bruk już mamy. Ok, czyli tak. Czerwony proszek, żelazo. Bruk i drewienka. Ile tego potrzebowaliśmy? 14. Ej, nie tak. Tak, o. Okej, okay, zmieści mi się tu? Może sobie miejsce zrobimy? Powinno mi się zmieścić. A, bo to jest, no tak, stakuje się, no to spoko. Okej, czyli mamy 14 pistonów i do tego potrzebujemy jeszcze 14 tych kulek szlamu. Na szczęście tam, gdzie pracuję cały czas sobie, jak nie widzicie, to chodzą te głupie głupki i mam kulek szlamu mnóstwo. Także to nie ma problemu. Okej, to w jakiś sposób nie. Okej, dobra. Dobrze, mamy 14 pistonów lepkich tłoków i potrzebujemy 7 repeaterów, czyli przekaźników. 7 przekaźników. Gdzie jest... Jak się robi przekaźnik? Przekaźnik. Tutaj jest przekaźnik? Tak. O, tutaj są kamienie, proszek i czerwone latarnie. Latarnie, Boże, świeczki. Czerwone świeczki. Czy ja mam czerwone świeczki? Pewnie nie, bo do niczego nie potrzebowałam. Czerwone świeczki się robi z patyka i tego. Dobra, niech sobie będzie 28. Nie mam pojęcia, 7 potrzebuję tylko. Nie, 14. Okej, no to mamy. Co tam jeszcze było potrzebne? To mamy. I potrzebujemy kamienie tym razem. Kamienia mamy mało, ale kamienia mamy mnóstwo, bo ja cały czas przepalam kamienie. Dobra, to niech sobie tu zostanie. I to było tak. Tak. I czerwone, i nie czerwone, tylko... I tego potrzebujemy 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, więcej nam nie jest potrzebne. No dobra, no to tak... A, jeszcze dźwignia. Dźwignię się robi z tego, co pamiętam. Czy ja mam patyki? Nie mam patyków. Ale mam tutaj patyki. Patyków ci u nas pod dostatkiem. A dźwignię się robi tak, że na... bruku. Jedna wystarczy. Okej. Na bruku się stawia ten. Okej. To tu. Dlaczego mam tak? To będzie potrzebne. To nie będzie potrzebne. To będzie potrzebne. I dźwignia jest potrzebna. Czyli to są rzeczy potrzebne, a reszta jest niepotrzebna. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A jak jest niepotrzebna, to musimy ją pochować w odpowiednie... A nie, nie, ten czerwony proszek to jeszcze nam się przyda. Czerwone pochodnie wsadzimy tutaj. Okej. Kulki wsadzimy z powrotem tutaj. Bruk i kamień nam się przydadzą. Ziemia,
Trochę mało ziemi jest, ale na wszelki wypadek weźmy sobie jeszcze ciut ziemi. Dobra, drewno akacji. No dobra, chyba możemy startować z tym koksem, że tak powiem. Tylko, akurat nam się dzień zrobił. Okej, weźmy sobie. Czy to już jest dzień? Chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tam jest pająk jakiś obrzydliwy. Mam nadzieję, że on wie, że już jest dzień. Hops. Ale na wszelki wypadek możemy go poczęstować. O. Tak, i tutaj mamy moją bramę, którą będziemy robić. I ja mam nadzieję, że ja pamiętam, jak to zrobić. No nie wiem, czy mi to wyjdzie. Wiem, że trzeba tutaj wykopać. A wiecie, czego nie wzięłam? Już wiem, czego nie wzięłam. Czegoś, co nam będzie bardzo potrzebne. Ale to za moment wrócimy do domku. Tak, tutaj. I tutaj możemy wsadzić już pistony. Pistony. Raz. Ale fajne. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Lepkie. Din. Tak, tutaj jest jedna rzecz. I teraz. Tutaj. Chowa się tutaj, czyli tutaj. O tak. Myślę, że to będzie tak odpowiednio. Tak. Myślę, że tak będzie dobrze, bo to będzie tu dotąd. A to będzie tu. Tak, będzie dobrze. No i teraz co musimy zrobić? Coś musimy zrobić, tylko co? Żebym to ja pamiętała, to by było miło i sympatycznie. Ale ja nie pamiętam. Możemy to sobie tutaj ładnie zabudować, żeby to w miarę wyglądało. A może zabudowaniem powinniśmy się zająć na samym końcu? Ale co tam? Okej. Dobrze. Mam nadzieję, że taki odcinek was tutaj teraz nie zanudzi całkiem. Tak. I co dalej? I co dalej? Przepraszam. I co dalej? I co dalej? Czerwony proszek. Gdzie mam czerwony proszek? Mam. Czerwony proszek trzeba położyć tam. Jednak nie powinnam schodzić. Czerwony proszek. Kładziemy tu. Ło, jaki ładny! Dotąd, okej. Jak dotąd położyliśmy czerwony proszek, na którym on tu raz, dwa. Okej, mam nadzieję, kurczę, że to moje skakanie. Tu. 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 Może. W którą stronę? Kon, w tą. Może tak. Może nie tu. Może tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Czy to jest dobrze? Nie, to nie jest dobrze. No, on musi dojść tutaj. Czyli tak, i teraz tutaj dopiero. Tak może być. Czy to nie jest za daleko? A, to drzewo miałam sprawdzić, czy mi urośnie, bo wiecie co? One muszą urosnąć, zanim ja tutaj coś zbuduję. Ale dobra, na razie jest ok, chyba. Tu. Tu, tu,
Nie tu. Tu. Tu, tu. Tak bym chciała. Dobrze. Chyba jest dobrze. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Dobra. I w takim razie. W takim razie. Czy to nie jest za daleko? Może to jest za daleko, wiecie? Postawimy sobie dźwignię i sprawdzimy, czy coś tutaj działa. Wow! Hura, hura! Aha, bo tutaj jeszcze trzeba też zabudować. Okej, okej. Dobra. Dobra, dobra. Wiecie co? Muszę jednak iść po to, czego tutaj zapomniałam, czyli po kraty żelazne. Po żelazne kraty, po żelazne kraty idziemy. Zwłaszcza, że za chwilę się zrobi noc, więc się od razu też prześpimy. Sorry. Dzień dobry. Sorry. Dzień dobry temu domowi. Żelaznych krat będziemy trochę potrzebowali. Dawaj żelazo. Ale myślę, że... że one się tak jakoś... Okej, okay, dobra. Tyle nam na pewno wystarczy. Fo, 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 fo. Do końca dnia jest jeszcze trochę czasu. No dobra, to tam polećmy. To tam polećmy. I takie bieganko w kółko. Bo ja chciałam, żeby ta brama była szeroka, a nie taka wąska, wiecie, jak drzwi są zawsze na dwa co? No, na dwie kratki. A ja chciałam, żeby ta brama była szeroka, zatem trzeba zrobić tak, żeby się otwierała w górę i w dół. Okej. I ona się będzie tutaj dotąd właśnie robiła. Czyli, że tutaj też trzeba to zabudować. O, mogę sobie przejść, hura, hura. Okej, czyli, że tutaj też trzeba to zabudować. O tak, o tak. Okej, czyli coś już tutaj mamy zrobionego i coś nam już działa nawet. No, ale co z tego wynika? To z tego wynika, że teraz muszę, jeszcze jest chwila dnia, ok, to teraz muszę tutaj wykopać. Coś takiego. I jeszcze. O tak. I chyba jeszcze tutaj. Dobra, na razie jedną sobie zostawimy, żeby mieć do czego wchodzić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to było? Jak, żebym ja to pamiętała, to by było fajowo. Ale oczywiście moja pamięć tutaj, tak. Która jest godzina? Jeszcze mamy chwilkę dnia, jeszcze nic nas nie zeżre. Dobra. Teraz czerwony proszek. Gdzie on jest tutaj? O, jak nam mało go zostało. Tu go połączymy. Tu. Tu. Stąd jakoś, żeby wychodził. Może tak? O! O, widzicie, jak fajowo? No, i o to właśnie mi chodziło. Sorry, przepraszam was bardzo za ten kaszel, ale to wszystko jest moja alergia. Dobra, teraz schowamy się do domu. Prześpimy się szybciutko. Czerwony proszek już mi chyba nie będzie potrzebny, ale może na wszelki wypadek wezmę go troszkę więcej. Co sądzicie o tym pomyśle?
bo jak się okaże, że jeszcze mi będzie potrzebny, ale chyba już nie będzie, ale na wszelki wypadek, wiecie jak jest, nie? Dobra. A, kości jeszcze chciałam, już wiem. Bo te drzewa mi muszą wzrosnąć. Dawaj mi troszkę kości. Okej, dzień już się zrobił. Chwilę już tutaj pobyliśmy, więc mam nadzieję, że te głupie stwory już wiedzą, że jest dzień. Ach. Już wiem, zrobimy back. O, i jesteśmy tutaj z powrotem. Tak, i nic nam tutaj nie wchodzi. Okej. Teraz tak, ziemia. Ziemia, ziemia, ziemia. Bo jak widzicie, to ładny tyk. Jest przejście. Tyk. I nie ma przejścia. Hura, hura. Okej, teraz to trzeba, wiecie co, zabudować. Zabudować tak, żeby nikt nie widział, co tutaj jest. Okej, czyli tak, tutaj można dać, nic się nie stanie. Tu można, tu można, tu można. Tu można, tu można, tu można i tu można. Mhm. Teraz tak, tu. Chyba jednak nie. Ups. Widzieliście to? Czyli, że tutaj rozwalimy to i damy czerwony proszek i już. Okej. Okej, i wiecie co zrobimy jeszcze tutaj i tutaj. O tak zrobimy. Teraz będziemy można wszystko. Ha, 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 i ty głupi. No, którędy ty idziesz? Jezu. Jak mogłeś tutaj przejść? Tak po prostu, ja płotek robię, a ty mi się tutaj gramolisz. Dobrze, że cię widziałam, że nie dostałam ataku serca znowu. Okej, teraz już jest wszystko w porządku. Taka to będzie brama, że tak właśnie będzie można tutaj sobie popatrzeć, co i jak się dzieje. Fajnie. A z kolei jak będzie otwarte, to będzie można przejechać nawet chyba konno. Także jak ktoś na serwerze będzie i będzie chciał mnie odwiedzić, to zapraszam, może nawet konikiem swoim przyjechać. A propos serwera, to pozdrawiam mile i serdecznie Bessie. Oczywiście innych użytkowników tego serwera też pozdrawiam. Tak, tak. Właśnie o to mi chodziło tutaj. Chodził? Bo tutaj już nikt nie przejdzie, prawda? Pająki to tam. Że tak powiem... Nie, nie, nie będę brzydko mówić. Nie, nie będę brzydko mówić. Tak, i teraz trzeba zrobić to ładne. A co duże? Zróbmy jeszcze sobie ze parę mączek kostnych. I niech to też nam urośnie. Rośnij, rośnij! No kurczę, rośnij. Wiecie, gdzie próbowałam, jak się robi ten, że właśnie... nie muszą. No kurczę, jak mi nie urośnie to drzewo, to się załamię. Bo ono ma tutaj stać, a jest dokładnie w tym samym miejscu, co tamto. Zatem powinno urosnąć. No fajna jest ta brama, zaraz ją tutaj jeszcze upiększę. Tylko właśnie, a okej, dobra, tutaj urosło, to możemy tutaj zacząć kombinować. Gdzie są te deski? Właśnie to jest to, że na tym teksturpaku ziemia i deski akacjowe wyglądają prawie, że identycznie. Aha, bo teraz muszę tutaj kombinować. Tylko co? Tylko co? Tylko co? Tylko o co? No bo to tak nie może leżeć sobie po prostu. A z kolei półpłytki też tutaj nie mogą być. Ale może być tak. Tak. Tak, tak. I tak, tak, tak. I tutaj. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I tak, tak, tak. I teraz mogą być półpłytki. Jak się robi półpłytki? Półpłytki się robi, jak się ma stół do tego robienia.
A zatem półpłytki nam tutaj nic nie dadzą, ale możemy to tutaj o tak pięknie zabudować. O, tutaj nie. Aha, bo tutaj jest to. Czyli że to musi być tak. O. Tak to zrobimy pięknie. Przepraszam. Oj. Przepraszam bardzo. To tak. No coś tutaj trzeba, no niestety właśnie to jest to, że strasznie dużo właśnie strasznie grube potem wychodzą takie te zabudowania. Zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie aż takie duże to te zabudowania są. Ale coś się wymyśli. Dobra. Tutaj nie można, czyli że to jeszcze trzeba tutaj pociągnąć. Żeby nie rozwalić tegoż całego mechanizmu. Pewnie można było to jakoś inaczej znieść na dół. Może jakby tutaj... A, no dobra, już nie będziemy. Zabudujemy całe, co tam... Ważne, że drzewo urosło. Tutaj. Dobra, na tym można stanąć przecież. Tak. I tutaj w takim razie, z tej strony, to wszystko trzeba będzie powtórzyć. Okej. Dobra. Coś się wymyśli. Wiecie co, to ja to w zasadzie już skończę, bo szkoda czasu. Drzewo może być takie duże. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Aha, czy trzeba sobie włączyć. Działa. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało z daleka. No tak, w sumie to jeszcze, jak już nie jest opłotowanie dokończone, to możemy sobie zamknąć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało z daleka. Plum. Oczywiście musimy przejść w takim razie zupełnie jak ten creeper przez płotek. Tam, 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 tam. Hops. Ta. Chyba dobrze to będzie wyglądało. I tak sobie tutaj konno ktoś przyjedzie na przykład i tak tutaj się zatrzyma i będzie czekać, aż otworzę bramę. Okej, tu można świeczuszkę postawić. Tutaj to wszystko jeszcze będzie właśnie też okratowane. O tak. Gdzie to się postawiło? Tak. I 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 tak. Tak. O, no widzicie? I teraz już jest... już jest lepiej. Już jest lepiej. Tutaj też jeszcze to będzie zmienione. Także w następnym odcinku zobaczycie, jak to już będzie fajnie wyglądało. Teraz tak. Tutaj to wszystko zabuduje ładnie. Teraz to już na pewno nie urośnie. O kurczę, no już myślałam, że nie mam żadnego kilofa przy sobie. Okej. Rośnij, drzewo, rośnij. Bo nie mogę tutaj nic zbudować, jak tutaj mi nie rośniesz. Co tu jeszcze chciałam? Zaraz będzie noc, więc tutaj jest, pamiętacie, to jeziorko gdzieś. Gdzie ono jest? O, tutaj. Tutaj jest to jeziorko i tutaj jeden mój słuchacz, widz,
podpowiedział mi, co mam zrobić, a zatem zrobimy to w następnym odcinku. O, tu nie mogę przejść trawy rozwalić. Zrobimy to w następnym odcinku, żeby to jakoś zrobić. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. O. Dzień dobry panu, co tam słychać ciekawego w szerokim świecie? Nic, w zasadzie to już nic. Okej. Jak widzicie, moje dynie pięknie rosną. Wiecie, że zużyłam już... Poczekajcie chwilę, niech policzę. Co ja tutaj? Hej, co się stało? O matko, już myślałam, że się zepsuło. Więc zużyłam już ponad 6400 dyń, sobie wyobraźcie. Wyobrażacie to sobie? Bo ja, kurczę, dopiero jak sobie to uświadomiłam, ile to jest, to stwierdziłam, że kurczę, to wszystko musiało urosnąć i musiałam to wszystko tym siekierką wydobyć, ponieważ sama pokazywałam w jakimś poradniku, jak się robi automatyczną farmę dyń, ale oczywiście nie zrobiłam tego, bo po co? Ale teraz, jak sobie uświadomiłam, ile tych dyń już zużyłam, to po prostu już teraz chyba przerobię te dynie na automatyczne farmy dyń. Okej, słuchajcie, bo widzę, że mi się tutaj zaczyna trochę lagować, co oznacza, że mój action zaczyna źle działać. Niestety ma jakiś taki feler ostatnio. Zatem ja kończę. Jak widzieliście, brama została zrobiona, będzie teraz upiększana, także w następnym odcinku zobaczycie ją dokończoną. No i trochę się jeszcze zajmę tym płotem, żeby go tam też dokończyć całego. No i jeszcze dużo pracy przede mną. A tymczasem się z wami żegnam. Pa, pa, trzymajcie się.